Obiekt, przed którym się znajdujemy, został wybudowany w 1972 roku, tak więc ponad 40-letnie użytkowanie spowodowało, że chcieliśmy go zmodernizować. Stąd też złożony projekt w ramach programu transgranicznego Polska-Słowacja. Udało się uzyskać dofinansowanie i dzięki temu dofinansowaniu była możliwa modernizacja. Modernizacja polegała na całkowitej rozbiórce wykładzin, ścian, podłóg i praktycznie z wykonaniu ich na nowo, przy czym dodatkowo została jeszcze dobudowana część o powierzchni około 800 m2 powierzchni.